Sebastian Kotwica na Babylon MMA 13. Może zacznijmy od twojego podopiecznego Łukasza Brzeskiego w walce wieczoru. Walka dość niespodziewanie była wyrównana. Spodziewałeś się tego? Na początku przywitam wszystkich. Wiesz co, tak generalnie nasz plan był taki, że gdzieś tak powiem z każdą minutą ta wygrana będzie coraz bliżej na naszą korzyść, więc że tak powiem szykowaliśmy się na to, że nawet może być pierwsza runda przegrana, ale że tak powiem każda kolejna runda, każda kolejna minuta, że tak powiem, wiedzieliśmy, że ten tlen będzie się coraz szybciej kończył z tego względu, że jest to zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, a tą stójkę chcieliśmy utrzymać jak najdłużej i, że tak powiem, był taki plan. Oczywiście plan nigdy się nie zgra w 100%, nie? Moim zdaniem wykonaliśmy go w 60%, ale i tak jest to duży progres. Na początku gdzieś tam zaczynaliśmy współpracę, ta walka z Michałem Kito, był to plan zrealizowany w 20%, później kolejna walka w 40%, teraz jest 60%, więc myślę, że stopniowo te walki będą coraz bardziej po naszej myśli. Jestem z tej walki zadowolony, gdzieś tam te, wiadomo, że kilka ciosów doszło, które gdzieś tam nie były do końca, wynikały z naszej taktyki, tylko gdzieś tam był popełniony błąd, ale tak jak mówię, no nie można od razu zakładać, że coś, co my pracujemy na tym 2 miesiące, że to od razu zagra w 100%. Łukasz bazuje również na swojej kondycji, a w tej walce już to kondycyjnie nie gorzej wyglądało. Jak myślisz, z jakiego to powodu? Czy przygotowania były inne przez to, że jest ta pandemia koronawirusa? Wiesz co, względem wszystkich walk widziałem, że wszyscy zawodnicy na tej hali trochę jakby szybciej tracili ten tlen, a to z tego względu, że było tam naprawdę bardzo gorąco. Tutaj jest jakby chłodno, tu dzisiaj rozgrzewaliśmy, tam był naprawdę taki zaduł, że ciężko było złapać ten dech i to widziałem po wszystkich walkach, że jakby ten tlen każdemu zawodnikowi szybciej uciekał, więc jakby trochę już wiedzieliśmy o tym wcześniej, obserwując wcześniejsze walki i, że tak powiem, byliśmy trochę psychicznie z Łukaszem na to przygotowani, że tam będzie ciężko złapać tlen i po prostu trzeba dalej po prostu pogodzić się z tym, nie próbować, że tak powiem, sfrustrować się tym, denerwować, tylko po prostu będzie ciężko domopać tlen i po prostu trzeba to przetrwać i nie walczyć z tym, tylko po prostu być nastawionym, że taka sytuacja będzie miała miejsce i że będzie to ciężka walka, że będzie ciężko z tlenem, że może szybciej spuchnąć i w ten sposób. Rywal Łukasza twierdzi, że po tym faulu już tak naprawdę był, przez to walka się skończyła wcześniej. Czy ty uważasz, że ten faul miał taki duży wpływ na przebieg tej walki? Nie wydaje mi się, żeby miał aż tak duży wpływ, bo widać, że ten tlen tam rzeczywiście, już brakowało tego tlenu po tym, jak wyglądała ta walka. Na początku, że tak powiem, było bardzo dużo chęci przeciwnika do dominacji, do skończenia tej walki, natomiast później z biegiem czasu te chęci odchodziły. Oczywiście to kolano mogło mieć wpływ, aczkolwiek nie uważam, że znaczący, że tą walkę Łukasz wygrał przez to kolano. Przejdźmy może teraz do ciebie. Od 2017 roku nie możemy cię zobaczyć w klatce. Byłeś jedną z wielkich nadziei. Wszyscy myśleli, że przyjdziesz do UFC i nagle zniknąłeś. Co się stało tak naprawdę? No, wiesz, że dokładnie, że od 2017 roku, że tak powiem, nie walczę, ale nie wiem, że jesteś nieprzygotowany, ale no miałem kontuzję, więc tutaj ten sport jest dosyć ryzykowny. Nie, wiem, że kontuzję, tylko to już trwa 3 lata, więc... Czy planujesz powrót? Jak to wygląda ten moment? Tak, planuję na wrzesień, październik wrócić, oczywiście w zależności jakie będą propozycje i jak się sytuacja ułoży. Co prawda już miałem dwie propozycje, które, że tak powiem, na razie gdzieś odległem w czasie. Prawdopodobnie będzie to walka na Thunder Strike'u, bo że tam byłem, jestem jakby tutejszą gwiazdą tego Thunder Strike'a, więc tam mi mogą zaproponować większe pieniądze bez jakiegoś dłuższego kontraktu wiążącego, więc planuję ten powrót, a no rzeczywiście ta kontuzja, którą leczyłem, to po pierwszych pół roku nie było, że tak powiem, żadnej jakby progresu, gdzieś tam po roku się to wszystko poukładało, później miałem trochę jakby takie przejścia z tą zmianą klubu i tak dalej, więc też nie mogłem sobie pozwolić na to, że otworzyłem swój klub i od razu pociągnąłem przygotowania do walki, bo wtedy ten klub by słabo funkcjonował, ja też bym był słabo przygotowany, a jak już chcę wracać do klatki, to chcę być przygotowany w pełni, mieć spokojną głowę, że tak powiem, teraz sobie stworzyłem taki team do trenowania z chłopaków, którzy też tam mogą w jakiś sposób mnie dociążyć, czy przytarczować, więc planuję wrócić i, że tak powiem, mam 28 lat, więc myślę, że do tego 32, 35 roku w tej kategoriach mniejszych się biją chłopy, więc myślę, że tutaj jeszcze ta nadzieja nasza powróci i że zobaczycie mnie z dobrej strony.
Wspomniałeś tutaj o swoim klubie Kotwica Team. Powiedz, jak jesteś zadowolony z rozwoju swojego klubu? Bo nie, jakby nie istnieje długo, ale już o nim jest głośno. Tak, powoli się rozkręcamy, aczkolwiek to jest, no, też jest ciężka praca. Tutaj też nie ma co oczekiwać efektów czy super walk po pierwszym roku funkcjonowania klubu. Natomiast powoli się rozwijamy i tak jak w MMA, tak jak jakby z progresem naszej formy, tak samo jakby z rozwojem klubu, to jest, że tak powiem, najważniejszą rolę odgrywa czas, nie? Więc tutaj mi się wydaje, że za rok, za dwa to już będzie wszystko tak poukładane, że będziemy najlepszym klubem w Krakowie. Wracając do Łukasza Brzeskiego, mówię 20%, 40%, 60%, 80%. Łukasz Brzeski przygotowany na 100% i dający z siebie 100% walce, na jakich zawodników kategorii ciężkiej jest gotowy? Wiesz co, to jeśli mówiąc o tych procentach, to miałem na myśli jakby nasz plan taktyczny, który sobie zakładaliśmy, na ile on się spełnił. Łukasz jest, że tak powiem, jest w moim wieku, ma 28 lat, jest, że tak powiem, jest super sprawny, szybko chłonie tą wiedzę, chce się uczyć, że tak powiem, nie spekuluje tam z jakimiś moimi teoriami, więc po prostu gdzieś ten, jakby to zaufanie między nami jest i my też, że tak powiem, chcemy to robić krok po kroku. Nie będziemy się teraz rzucać na głęboką wodę, choć pewnie przyjdzie w przyszłości taka propozycja, że naprawdę to będzie super walka, będzie super przeciwnik i my też się weźmiemy. Tylko po prostu my też potrzebujemy jeszcze trochę czasu, nie? Tak naprawdę trenujemy dopiero ponad rok czasu z Łukaszem, gdzieś ten progres widać. Aczkolwiek, żeby to były walki na najwyższym poziomie, to jeszcze potrzebujemy rok, półtorej, może dwa i będziemy mogli się naprawdę wtedy pizgać z każdym. Łukasz o tym powiedział, no, że siedzi mu ta walka z Michałem Kitą. No, to, że na niego jest gotowy, to wiemy, bo ten ujemny punkt tak naprawdę zaważył o tym, że był remis. Jeżeli jest gotowy na Michała Kitę, to jest jasne, to czy jest gotowy na Szymona Bajora w twojej opinii? Tak, mi się wydaje, że tak, aczkolwiek oni gdzieś tam mają jakieś relacje między sobą trochę bliższe, więc nie wiem, jakby to wyglądało z ich strony, czy chcieliby ze sobą walczyć. Aczkolwiek mi się wydaje tak, że jeśli chodzi o Polskę, nie mówię o jakiś tam poziom europejski czy światowy najwyższy, mi się wydaje, że jeśli chodzi o Polskę, to jest na każdego zawodnika gotowy w tym momencie. A propos tych relacji koleżeńskich, jak ty masz do tego podejście? Faktycznie szanować się do samego końca, czy no to, traktować to jak sport, jako biznes, jako pracę? Oczywiście każdy, że tak powiem, ma swoje myśli i ja też nie mogę kogoś, że tak powiem, mówić, że myśli dobrze czy myśli źle. No każdy, że tak powiem, ma swój rozum i każdy się jakby kieruje swoimi myślami. To, co gdzieś tam mu się wykreuje w głowie, ta jego myśl, to że tak powiem, ja też nie będę z nią spekulował i mówił, że ma zrobić inaczej czy tak. Po prostu tak jak każdy czuje, tak robi. Tak jak każdy z nas, każdy podejmuje swoje decyzje i każdy jest odpowiedzialny za siebie. No to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.